Witam Was bardzo serdecznie, jestem Pawełek, a to jest Manga Update, czyli materiał, w którym będę omawiał niektóre tomiki, które ostatnio przeczytałem. Nie martwcie się, tego wszystkiego nie będę omawiał, to jest w innym celu. No i myślę, że zaczniemy od razu od omawiania tego, co właśnie przeczytałem i co mam do powiedzenia. Tego wszystkiego, tak jak powiedziałem, nie będę omawiać. Chciałem jedynie przy okazji, gdyż nie chcę o tym robić jakoś osobno, materiału się wywodzić na temat One Punch Mana, gdyż ma bardzo dobrą adaptację. To te pierwsze 7 tomów jest zaadaptowanych właśnie w pierwszym sezonie. Jest to naprawdę wierne oryginałowi. Jeżeli ktoś nie zna tego tytułu, to jeszcze można się z animacją zapoznać, jeżeli nie chce się mangi, którą się cudownie czyta. Lipper tutaj robi naprawdę dużą, sporą, ogromną robotę i to odłożę na razie na bok. Nie przyda się raczej. Gdy chciałbym do tych tomów tutaj 8 i 9 przejść, 8 tomik, od niego zaczniemy. Moim zdaniem, tutaj widać Kinga, to jeden z takich ponoć najsilniejszych bohaterów. No dla mnie to jest 8 tom po czymś takim, jakie uświadczyliśmy w 7 tomie, czyli walka z Borosem, co było coś cudownego. Doświadczyliśmy czegoś takiego jak 8 tom, który jest moim zdaniem najgorszym ze wszystkich tomów One Punch Mana, jakie miały miejsce, jakie już się ukazały. No ciężko coś takiego przebić. No nie trzeba dużo mówić, że Saitama spotyka się z Kingiem, jednakże postać Kinga mnie mocno zawiodła. Jakichś wielkich oczekiwań oczywiście nie miałem do... No, już widać. Co do tej postaci. Jednakże humor z tym związany był... No nie do końca mi przypadł do gustu. Cała ta, jakby można powiedzieć, że cała ten tomik 8 skupiał się przede wszystkim na humorze wokół Kinga, co ja bym tak trochę potraktował to jak jakiś filler w anime, gdyż po prostu no, nic tutaj ciekawego nie było, jedynie pośmiejmy się, haha, będzie zabawnie, parę walk, które także nie były za bardzo istotne. Po czymś takim jak 7 tom, no straszny zawód i no, nie wiem co o tym powiedzieć, bo naprawdę słaby tutaj może jeszcze pokażę co jest w środeczku, coś takiego, bo zawsze okładki się różnią w One Punch Manie od obwolu, co mi się bardzo podoba. No ale cóż, no to był naprawdę mizerny tom. Może macie jakieś inne zdanie, czy wam się może jakoś podobał, ale... Po tylu tomach zacząłem oczekiwać jakiejś głębszej fabuły i jakiejś... czegoś więcej niż ten humor. Że tutaj pokażę wam... To dokładnie pokazuje jak wygląda ten tom, czyli na 5 chapterów. 2 są kompletnie niezwiązane jakby z mangą, gdyż są to historie poboczne, czyli nic niezwiązanego po prostu z fabułą, jeżeli można to tak nazwać, chociaż w One Punch Manie za dużo tej fabuły nie ma. Odłożę to na bok, nie będę tego zakładać, może tak będzie. Będzie widać? Będzie. Daleko mam aparatu, ciężko mi to zweryfikować. I po 8 tomie, po tragedii, jaka miała miejsce, przyszedł 9 tom, który uważam, że jest jednym z lepszych tomików One Punch Mana. Tutaj w końcu tak jakby coś się zaczyna dziać w dobrym kierunku. Oczywiście tutaj mamy Śnieżycę, jedną z najfajniejszych w postaci. A żeby to udowodnić, coś się obudziło. Nieważne. Pokażemy coś tutaj takiego, jak jest w środeczku. Czy nie, bo było się ma... Do samego tego warto kupić sobie 9 tom. Albo z... To w końcu pojawia się jakaś jakby postać, która mogłaby być kandydatem, żeby zagrozić naszemu Saitamie. Coś więcej mogłoby się wydawać niż to miało miejsce z Borosem ostatecznie.
No i widać, że już dziewiąty tom to już tak jakby ósmy był takim przerwnikiem. Odpocznijmy sobie na jeden tom i wróćmy do czegoś fajnego. Także tutaj pojawia się. W końcu ktoś odkrywa prawdziwą siłę Saitamy, jak to tak naprawdę jest. I związana z tym historia bardzo mi się podobała. No, nie wiem za bardzo, co mogę mówić, po prostu ten tom mi się tak bardzo podobał, że brak mi słów jakichkolwiek. No, tutaj widać, ta postać to jest Garou, który może kiedyś zagrozi naszemu Saitamie. Fajnie by było w końcu zobaczyć jakąś równą walkę Saitamy, albo chociaż coś, z czym miałby jakiś większy problem. Tutaj już nie ma chyba dużych historii pobocznych, no co tu mówić, nie ma żadnych, a jest dużo więcej chapterów, więc no, ten ósmy tom będę płakać na nim bardzo wiele razy. Tutaj także mieliśmy walkę Sonika zapomniałem, Genosem. I tutaj było wiele takich rzeczy, które były ciekawe i zajmujące dla oka. Także myślę, że dziewiąty tom to już jest coś, co warto zwrócić uwagę. Dobrze, dalej przejdźmy do czegoś innego, czyli Gdy zapłaczą cykady, księga uprowadzenia przez demony, pierwsza księga, pierwsze cztery ogólnie tomy cykad. Nie opowiadałem nam, nie zadałem nam jedynie dodatkowe pytanie, nie dałem nam żadnych odpowiedzi. Co do cykad tego pierwszego tomiku, dobra, w tej już zacząłem zdejmować. Co do pierwszego tomiku, to historia się długo strasznie rozkręca. Początkowo tutaj nic praktycznie się nie dzieje, mamy jedynie zarys jakiś tam fabularny. Dopiero z czasem odkrywamy coraz to więcej jakby tajemnic. Jednakże i tak na końcu zostajemy z pustką w głowie, gdyż nie znamy żadnych kompletnie, nie znamy żadnych odpowiedzi, nic nie na ten temat nie wiemy. To jest tytuł, który no, nie powiem, że ciężko mi się czytał, ale strasznie długo, parę razy go odkładałem. Chociaż nawet te bez żadnej akcji, czy takie luźne jakby okruchy życia, można by było to co najmniej połowę tej książki manki, porównać do takich okruchów życia, szkolne, takie gatunki, bardzo spokojne. Jednakże w późniejszych etapach się dużo bardziej rozkręca, jest dużo lepsze. Myślę, że pierwszy tom można sobie jak najbardziej spróbować przeczytać, gdyż no, mi się spodobało, kupiłem więcej, muszę trochę je nadrobić, gdyż troszkę jestem w plecki. Dobrze, dalej. Ale myślę, że naprawdę jeden pobyt można sobie sprawdzić, czy mam przypadnie do listy. Pierwszy tom Murcielego, czyli coś, co kupiłem trochę w ciemno, czego wam nie pokażę w środku, bo to jest Yuri i dość krwawa, nie chcę, żeby coś dostać, żebym dostał, zdjęli mi ten materiał. Opowiada historię o naszej, tutaj nie pamiętam imię, to za mało przeczytałem, żeby cokolwiek pamiętał. Kilku bohaterów, którzy... Historia nie była dobra w tym pierwszym tomie. Zamówiłem sobie kolejne dwa i są już lepsze. One się tutaj nie znalazły, gdyż jeszcze nie za bardzo. Gdyż jeszcze tam coś mi zostało. I pierwszy tom naprawdę może zrazić wiele osób, gdyż jest fabuła, no brak tu fabuły. Połowa tej mangi jest dość mierna. Yuri może cieszyć oko, jednakże no chciałem jakąś fabułę. Pojawiły się pod koniec jednakże parę postaci, które mnie zachęciły i zostałem przy tym tytule i myślę, że jednak warto dać szansę poza tym pierwszym tomikiem i sprawdzić. Ale jeżeli macie to kupować, to kupcie co najmniej dwa, gdyż pierwszy nie za dużo daje takich, nie wiem, czy to mogę, bo tak mówić.
pokazać. On się boi wszystkiego, żeby pokazać coś takiego. Pierwszy tom naprawdę jest, no, nie powiem, że słaby, ale mocno przeciętny. Jak już kupowałeś, to co najmniej dwa. Już się miejsce kończy. Tutaj mam kolejny. Dwa tomiki Horimi, czyli moim zdaniem najlepszy romans na rynku. Dobra, innych nie czytałem, ale to mi się tak bardzo podoba. Naprawdę warto zapoznać się z tym tytułem. To jest jedna z moich ulubionych czytanek, które mam na półeczce. Prawdziwy romans, który się powoli rozkręca, ale każda strona, każdy dymek sprawia mi, czy rysunek... Nie, dobra, nie ważne. Sprawia mi naprawdę przyjemność czytania. Nigdy nie przepadałem za takimi spokojnymi do bólu tytułami, jednakże ten tomik, ta manga naprawdę mi przypadła do gustu. I drugi tomik za dużo się nie różni od pierwszego, poza tym, że poznajemy więcej bohaterów i oni się bardziej zżywają. Mam nadzieję, że to wszystko widać, bo było źle, jakby nie było widać. Zżywają się bardziej ze sobą. To przyjaźń, miłość. Myślę, że to może przypaść każdemu, chociaż bardziej to ten tytuł jest chyba kierowany do żeńskiej, niewidomych, tylko no nieważne, do żeńskich, tak, do kobiet. No ale myślę, że naprawdę facetom też może się spodobać, więc warto, jeżeli ktoś jeszcze nie zapoznał się z tym tytułem. Mam nadzieję, nie żebym miał nadzieję, że jakoś się rozkręci to bardziej, bo mi się coś takiego podoba. Wiem, że dużo tomów ma ten tytuł i chyba wam coś odnego. Dużo tomów ma na rynku, nie tylko nie tylko japońskim, ale także polskim. Więc będę musiał sobie powoli nadrabiać, inaczej mi się to tak przyjemnie czyta, więc nie chciałbym się za bardzo śpieszyć. No i to wszystko z mojego manga update, co tam miałem do powiedzenia wam. No, zapraszam do subskrybowania kanału, zapoznania się z innymi materiałami. Łapka w górę zawsze mile widziana, komentarz też, co czytaliście ostatnio, czy może coś z tego, jak wrażenia. Chętnie poczytam, odpowiem, podyskutuję, bo zawsze lubię z innymi osobami dzielić się swoim zainteresowaniem. Dobrze. No to wszystko z mojej strony. Tak, cześć.